Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Craftingu. Dzisiaj będziemy mówić o merynosach, o prezentach i będzie rozdanie. Zapraszam! Dobra, słuchajcie, dzisiaj mam dużo do powiedzenia. Mam nadzieję, że oczywiście starczy mi na to czasu. Tak sobie pomyślałam, że chciałam, żeby moje vlogi trwały 45 minut. Długo się zastanawiałam, jak wiele tematów poruszyć, bo jakby płynnie się przechodzi z jednego w drugi, potem wiecie, dygresja dygresji, trzeciej dygresji i tak po prostu wychodzi, że tematów jest miliard, więc niektóre rzeczy ujmę trochę pokrótce, niektórymi się zajmę bardziej dokładnie. W dzisiejszym vlogu w zasadzie chciałabym mówić, opowiedzieć Wam trochę na to, jaka była moja historia z Merino Superwashem i Non Superwashem. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, zaraz będzie wszystko jasne. Dla tych, którzy kojarzą, o co chodzi, czyli którzy używają, wiedzą, z czym się je jedno i drugie, no zapraszam. Ciekawa jestem również Waszych historii na temat merynosów superwash i nie superwash. Ale zaczynając w zasadzie od samego początku, jest grudzień dzisiaj. Grudzień 16 u mnie, jest godzina 13, więc jest już dosyć ciemno, bo ja mam w ogóle okna od strony zachodniej, ale mam nadzieję, że w miarę jak się będzie przyciemniało, to treść będzie interesująca, nie będziecie tak zwracać uwagi na to, że jest ciemno, bo jakby nie mam na to wpływu. Okej, moją jakby tutaj opowieść o włóczkach z owcy Merino chciałabym z Wami zacząć od tego, że ostatnio były targi włóczek we Wrocławiu. No i ogólnie w Polsce narobiło się tych targów już trochę. Na każdych chciałabym być, ale niestety nie mam takiej możliwości. Na szczęście w Trójmieście również takie targi się odbyły i to w ogóle w tym roku aż dwa razy były targi włóczek, więc o mój Boże, cudownie. W każdym razie, słuchajcie, jeśli chodzi o targi, miałam takie mega fajne przemyślenie, dlatego, że obejrzałam vloga, już nie pamiętam kogo, bo powiem Wam, oglądam dużo vlogów i nie jestem w stanie spamiętać wszystkich osób. I ta osoba opowiadała właśnie o tym, jak była po raz pierwszy w życiu na targach włóczek. I to się złożyło, że były właśnie te targi włóczek we Wrocławiu. I biorąc pod uwagę w zasadzie, że też mam podobne doświadczenie, opowiem Wam pewną historię. Pamiętajcie, że z tyłu głowy mieć, że chodzi o targi włóczek. Pamiętam, że na studiach pojechałam na plener malarski, który był organizowany w takiej totalnej, można powiedzieć, w totalnym odosobnieniu od świata. Dwa tygodnie spędzone w wąskim gronie osób, kilka domów, bo to była taka mega maleńka wioseczka w otoczeniu lasów, pól, pewnie jakiś jezior, już nie pamiętam. Do najbliższego sklepu były 3 km, a może 4. W każdym razie trzeba było iść dosyć duży kawał i potem wrócić, bo nie było autobusu, samochodu, tylko piechotą. I pamiętam, że myśmy po prostu w połowie tego wyjazdu dwutygodniowego sobie poszli do tego sklepu, żeby uzupełnić jakieś rzeczy, których nam brakowało. Czyli tam wodę, wiecie, jakieś tam słodycze, może piwo, wiecie, jak to studenci. I pamiętam, że po półtora tygodniu pobytu tam w tym odosobnieniu świata, myśmy pojechali do Olsztyna na jakąś wystawę, chyba na zamku, już nie pamiętam, ale zanim dotarliśmy na tą wystawę, mieliśmy mały postój po prostu w jakimś supermarkecie. I ja weszłam do tego supermarketu, wiecie, wszyscy w ogóle byli bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli kupić sobie rzeczy, których nam brakowało. I w pewnym momencie, kiedy ja weszłam do tego supermarketu, stanęłam przed działem z butelkami z wodą i mnie zamurowało. Zamurowało mnie, że ja chciałam kupić wodę, a jej jest aż tyle, że jest aż tyle rodzajów wody. Co ja piłam? Co ja mam wybrać? Wiecie, nie umiałam zrobić prostych zakupów.
I to mi się tak mega skojarzyło z tym, jak po raz pierwszy pojechałam na targi włóczek na Drutozlot w Toruniu. To był rok bodajże 2017, czyli 6 lat temu. Byłam po raz pierwszy w życiu na targach włóczek. I na tych targach włóczek, i słuchajcie, kiedy ja pojechałam na te targi włóczek w Toruniu na Drutozlot 2017, miałam po prostu identyczne wrażenie. Zobaczyłam te wszystkie włóczki, zobaczyłam te wszystkie stoiska, zobaczyłam tych wszystkich ludzi i się czułam jak po prostu człowiek, który przyjechał z mojego miasta, z małej wsi, który poszedł do sklepu po wodę i nie wiedział, co ma wybrać, a chciał pić. I to mi się tak po prostu mocno ze sobą zazębiło. I ta dziewczyna, która opowiedziała o tym, jak była po raz pierwszy na targach włóczek we Wrocławiu, miała identyczne doświadczenie, że po prostu ona nie wiedziała, co ona ma kupić, gdzie ona ma patrzeć. I wiecie, moja jakby konkluzja tego, jaki jest do sedna, dojdźmy, jest to, że my tak bardzo na co dzień w ogóle nie widzimy tych włóczek, tak? Mamy rzadko okazję, żeby je dotknąć, żeby zobaczyć, jakie one mają kolory na żywo. Nie ma takich sklepów. Jeżeli są sklepy z włóczkami, no to jest ich tam po jeden na miasto, jak jest okej, bo jeszcze jakiś czas temu to w Gdańsku przez długi czas nie było żadnego sklepu z włóczkami. I właśnie. Jak jeździć na targi, żeby nie zwariować, żeby nie czuć się po prostu przytłoczonym tym wszystkim, tym jednym rodzajem włóczki, który chcesz kupić, a jest ich po prostu tyle, że nie masz pojęcia, po co tam przyjechałaś. Pamiętam, że kiedy drugi raz szykowałam się na targi włóczki, przygotowałam się po prostu w odpowiedni sposób, żeby nie oszaleć. Chociaż zawsze jak tam jestem, to w pierwszym momencie jestem oszołomiona, nawet jeżeli to są małe targi, no bo tych włóczek nie widzę na co dzień i po prostu kiedy je widzę, to o matko, aż się trzęsę, że jest taki wybór, co ja mam wybrać. I teraz, jadąc po raz kolejny na takie targi, sprawdzam, jakie firmy będą się wystawiać. Sprawdzam ich strony internetowe, jaki mają asortyment, u kogo na przykład mam szukać tego, co mnie interesuje, na przykład włóczki z wielbłąda, albo włóczki z jaka, albo innych, wiadomo, każdy ma swoje preferencje. Szukam też. Ustalam sobie, jaki kolor mnie interesuje, bo oczywiście palety kolorystyczne, zwłaszcza ręcznie barwionych włóczek, są ogromne. I teraz jestem lepiej przygotowana i już zauważyłam, że po prostu konkretniej przechodzę. I w ogóle, jak idę pierwszy raz, znaczy jak wchodzę na targi, to obchodzę wszystkie stoiska, żeby zobaczyć, co rzeczywiście ja widzę, co jest. Chociaż do niektórych stoisk trudno się czasami dopchać i trzeba stać i stać i czekać, bo ciężko w ogóle nawet dotknąć czegoś, bo tyle ludzi jest. I teraz jakby już bardziej świadomie, lepiej, mniej dziko te włóczki kupuję na tych targach. No więc ja targi w ogóle traktuję jako takie miejsce, gdzie ja mogę dotknąć tego, co mnie interesuje, no bo tak to ciężko w ogóle to porównać przez internet, tak? A jeszcze jeden problem, jaki jest dla mnie z włóczkami przez internet, to kolory. Bardzo zwracam uwagę na to, czy włóczka ma ciepły czy zimny odcień. Jest to dla mnie ważne ze względu na to, że mi na przykład jest źle w ciepłych odcieniach, jeżeli coś robię dla siebie. I w momencie, kiedy ja kupuję przez internet włóczkę i się okazuje, że ona ma po prostu inny odcień niż myślałam, no to się wkurzam. Nie chce mi się tego zwracać, chociaż wiadomo, że jeżeli ci zależy, że wydałaś dużo kasy, no to powinnaś to zwrócić. No ja mam z tym problem.
Natomiast czasami nawet kupisz włóczkę i zwrot kosztuje tyle samo, co byś kupiła po prostu nowe i tak dalej. Zauważyłam też to, że na targach można przejrzeć sobie publikacje, których też normalnie przez internet jakoś tam nie możemy dokładnie zobaczyć, więc to jest super. I tak, jeśli chodzi o targi, w ten sposób wygląda teraz moje podejście, ale mega rozumiem po prostu tych, którzy na pierwszy rzut oka nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, będąc na takich targach. Wiecie, jak byłam na innych targach, na przykład właśnie targi jakieś tam designu czy coś, to nie miałam takiego efektu w sobie, nie miałam takiego doświadczenia, że ja po prostu nie wiedziałam, gdzie ja mam patrzeć. To było takie bardziej wyważone. Mogę, ale wszystko mogę, nic nie muszę, a kiedy wchodzę na targi włóczki, ja po prostu dostaję jakiegoś takiego bicia serca, jakbym, nie wiem, zaraz miała zawału dostać. Napiszcie w komentarzu, czy też tak macie. Mam nadzieję, że nikt na targach jeszcze zawału nie dostał, że to raczej takie pozytywne jakby się kawy napić, takie pobudzenie ciała do działania. Mega adrenalina po prostu. W każdym razie, wracając do tych targów, na których byłam po raz pierwszy. Więc to był 2017 rok, jak już wspomniałam. Było to parę lat temu. W Polsce nie było marki Gabuł, czyli polskich włóczek. Były same włóczki takie właśnie zagraniczne. Były włóczki ręcznie barwione, one zawsze są. No i ja na tych targach po raz pierwszy trafiłam na Merinosa Superwasha, bo wcześniej, kiedy miałam do czynienia z Merinosem, sobie go przędłam. Kupiłam sobie właśnie duży taki zasób merynosa polskiego do przędzenia, do barwienia, bo chciałam sobie to wszystko, wiecie, sprawdzić, poeksperymentować. I on się zachowywał, badałam, jak się zachowuje wełna merynosa, tak? I na tych targach w Toruniu oczywiście zachwyciły mnie kolory, zachwyciły mnie włóczki, które jak się okazało, były włóczkami Merino Superwash. I wtedy to było moje pierwsze doświadczenie na temat tej włóczki. Teraz tak, dla wyjaśnienia dla tych, którzy jakby nie wiedzą, o co chodzi. No więc Merinos to jest oczywiście owca. Ja Wam ją pokażę, bo ja ją bardzo lubię, tą owcę. Jest bardzo fotogeniczna i można z niej robić fajne prace. Tutaj jedna z właśnie z moich rysunków na mojej torbie projektowej małej i moja akwarela. Tak wygląda owca mniej więcej Merinosa. I z tej owcy mamy naprawdę świetne runo, które można powiedzieć podbiło świat. Ze względu na to, że nie jest, jest hipoalergiczne, czyli osoby, które mówią, że mają alergię na wełnę, to merynosy ich nie pobudzają do alergii, tak? Nie ma tej reakcji. Merinos jest termoaktywny. Używa się go do tworzenia odzieży sportowej, którą też miałam. I też Wam opowiem zaraz. Natomiast odzież właśnie zrobiona z merynosa jest dla mnie, to jest w ogóle magia. To runo jest magiczne. I ja po prostu jeszcze wtedy nie spotkałam się z Merino Superwashem i pierwszy raz spotkałam się na targach, nie wiedziałam, o co chodzi. Kupiłam sobie na tych targach włóczkę Merino Superwash ręcznie barwioną i potem dokupiłam sobie do tego merynosa z dropsa i ten merynos z dropsa biały. Później właśnie sprawdziłam, że to był superwash. Ok, superwash. I pierwsze, co wyskakuje, jeżeli sobie wpiszemy w internet o superwashu, ja Wam zaraz tutaj właśnie pokażę, bo to jest tak, że my czytamy głównie, powiem Wam, dzisiaj bardzo wybiórczo, czytamy nagłówki, czytamy, co nam pierwsze wyskoczy z Wikipedii, więc czytamy. Wełna superwash, cytuję, jest poddawana obróbce w taki sposób, aby można ją było prać mechanicznie w specjalnym programie do prania wełny w temperaturze maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Nie zużyć w suszarce bębnowej, jest wyjątkowo miękka, lekko błyszcząca i ma piękne, nasycone kolory. Prawda? I to jest
koniec. Tak? To jest koniec tej notatki, którą dostajemy na początek, kiedy sobie szybko chcemy się dowiedzieć, o co chodzi. No to wiecie, no ja też sobie tak przeczytałam na szybko. Mówię, o, spoko, to brzmi naprawdę super, więc to jest chyba jakiś fajniejszy merynos, tak? I wybrałam sobie wzór. Poczekajcie, zobaczę, czy się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Wybrałam sobie wzór. I to był wzór na podstawie wzoru czapki z owcami Donny Smith, podlinkuję Wam. I no ja chciałam zrobić to z merynosa, bo jeszcze jakby nie miałam takiej potrzeby rzucania się na tą włóczkę, z której dedykowanie Donna Smith zaprojektowała ten wzór. Mówię sobie, zrobię sobie ten żakardzik, po prostu mój taki pierwszy czapkowy żakardzik zrobię sobie z merynoska. No i tak, dobrałam te włóczki, zaczynam robić wzór. Rzeczywiście naprawdę świetnie, na drutach, lekko, przyjemnie, ślisko idzie, w ogóle super. Skończyłam robić czapkę. Przyszedł moment kąpieli. No i jak się ci, co znają merynosa, superłosza domyślają, w kąpieli ta czapka jakby mi się rozpadła. Znaczy nie rozpadła się oczywiście, ale ona się tak rozlazła, tak mega po prostu się rozlazła. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Ja w pierwszym momencie to naprawdę w ogóle to ryczałam. Bo jak zobaczyłam, że wiecie, no to jest włożona praca i w ogóle, i człowiek się cieszył, że będzie w końcu miał taką, wiecie, wymarzoną czapkę i to się rozpada, to po prostu w kąpieli robi się z tego po prostu siatka. Kiedy to były piękne, zwarte oczka, zrobiła się siatka. No i teraz ktoś mi powie, a nie robiłaś próbki? Robiłam. I w ogóle ta próbka... umknęło mi to przy tej próbce, bo ja zrobiłam tą próbkę, znaczy wzięłam ją, włożyłam do wody, pod wodę, wiecie, do ręcznika szybko, jakoś tak na kaloryfer i za chwilę było okej, nie? I sobie przypomniałam, że tak, przy próbce wyszło, że było okej. Więc co się dzieje? I pamiętam, że ryczałam, mój partner poszedł po suszarkę, zaczął suszyć tą czapkę. Może jeszcze wróci? Ja mówię, no może wróci, no nie wiem, co tu się zadziało w ogóle. I tak, i potem ten merynos wrócił do swojej formy. No i słuchajcie, tutaj cytując, ja Wam podlinkuję hobby, hobby.com chyba, też Wam podlinkuję. Mamy dalej artykuł na temat merynosa superwasha. Merynos superwash, czyli poddawany pewnym zabiegom merynos. Superwash to metoda obróbki wełny tak, aby można ją było bez problemu prać w pralce. To jest super plus oczywiście. Ale czytajmy dalej. Wełna jest naturalnym włóknem białkowym i składa się z wielu małych łusek, które zachodzą na siebie. Łuski te nie wytrzymują wysokich temperatur i w nagłych zmianach temperatury one się... Jeśli wypierzesz wełnę w wysokiej temperaturze, łuski otworzą się i skleją, co spowoduje, że wełna zbije się w tak zwany filc. Wełna superwash poddaje się procesom usuwającym łuski, czyli włókno wełniane jest, pozbywają się po prostu części tego, co jest właściwością wełny. Po czym włókna pokrywa się warstwą polimeru. Polimeru. Słuchajcie, pamiętajcie, to jest moje spojrzenie na to. Jeżeli lubicie włóczki, nie wiem, akrylowe, to jest dla mnie totalnie spoko. To jest każdego sprawa. Ja mówię to ze swojej perspektywy. Polimeru. Polimer to jest klej. Ja używam polimeru, klej polimerowy. Nie brzmi to dla mnie dobrze. I nie jest to napisane na początku każdej notatki w internecie, którą znajdziecie o wełnie superwash. Polimeru, która chroni wełnę przed wysokimi temperaturami. Poli co? Cytuję.
Polimer to nieszkodliwa plastikowa substancja, która jest dość powszechna w odzieży. Większość Twoich ubrań prawdopodobnie zawiera jakąś formę polimeru. To jest prawda, zawiera. I teraz należy zwrócić uwagę, że produkty wykonane z wełny superwash mogą się rozciągać podczas noszenia. Dlatego dobrym pomysłem może być regularne pranie ubrań, aby przywrócić ich pierwotny kształt. Słuchajcie, jeśli chodzi o wełnę, głównym jej atutem właśnie jest to, że nie trzeba jej często prać, że ona po prostu ma te łuski, które w ogóle chronią przed tym, żeby woda wsiąknęła na pierwszy chlust do tego włókna. No co jest super, bo po prostu spadnie nam kawa, tak, czy herbata, czy sok na włókna i te włókna tego nie przyjmą od razu, tylko to po prostu, po prostu są zamknięte, te łuski chronią, nie przyjmie brudu. I za to kocham wełnę. Więc ci, co produkują superwasha, pozbawiają wełnę jej jakby podstawowej właściwości na rzecz tego, żeby można było prać ją w pralce w 40 stopniach. No więc gdybym ja to wszystko wiedziała, słuchajcie, ja bym na pewno się nie zdecydowała na kupno włóczek superwash, dlatego że to się jakby gryzie z moją samą tą, nie wiem, misją noszenia wełny i robienia wszystkiego z wełny i kupowania rzeczy wełnianych, bo ja właśnie lubię w wełnie to, że ona nie potrzebuje częstego prania i ja nie muszę się martwić o to, że jak mam plamę, to ona po prostu mi tam wsiąknie. Chociaż oczywiście są takie włóczki wełniane, które no, przyjmują bardziej, ale no, jednak moim założeniem jest, żeby nie przyjmowało. Wełna superwash nie drapie. Wełna poddawana procesowi superwash jest, jak wspomniałam, pokryta ochronną warstwą polimeru. Sprawia, że włóczka jest wyjątkowo miękka i przyjemna w dotyku. Jeśli zwykle trzymasz się z dala od naturalnej wełny, która dla niektórych może być bardzo szorstka, a w kontakcie ze skórą kuje i powoduje podrażnienia, wełna superwash jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. No więc tak, ja Wam powiem, zrobię na ten temat osobnego vloga, jaka jest moja historia, dlaczego ja używam wełny, bo mam ku temu ogromny powód i to dla mnie nie jest atut wełny superwash. I co tu jeszcze chciałam Wam doczytać? Właśnie wełna superwash bardzo pięknie przyjmuje kolory, dlatego że nie ma tych łusek. I stało się to taką modą w zasadzie, żeby barwić te włóczki. Wyraźny i nasycony kolory wełny superwash. Ale jest jeden minus, o którym napisano. Wełna superwash jest mniej izolująca. Wspominałam już o wielu zaletach wełny superwash, jest jednak druga strona medalu. Regulujący temperaturę i izolujący efekt znany z naturalnej wełny jest w pewnym stopniu osłabiony w wełnie superwash, ponieważ włókna są otoczone polimerem, czyli tym syntetycznym, plastikowym czymś. Powiem Wam tak, rzeczywiście moja skóra dała mi znać, że to jest plastik. Moja skóra, więc ja noszę tą czapkę, ona jest jakby mniej ciepła, noszę ją w sezonie właśnie przejściowym pomiędzy zimą a latem. Uwielbiam tą czapkę, ale gdybym miała dzisiaj jeszcze raz wybierać wełnę, z której chciałabym ją zrobić, nie byłaby to wełna Merino Superwash. No więc nauczona tym wszystkim, takim doświadczeniem, i rzeczywiście te ubrania się rozciapciają, rozciągają się i ta czapka teraz jest na mnie troszkę, powiedzmy, luźna. Idąc z tym doświadczeniem, zaczęłam szukać włóczek nie superwash, dlatego że włóczki nie superwash mają dla mnie te właściwości, których ja szukam, czyli grzeją, tak jak je natura stworzyła. Nie są pozbawione warstwy, która jest atutem wełny, czyli izolują właśnie od plam, nie trzeba często prać i się nie rozciągają po prostu.
Więc moje poszukiwania, jeśli chodzi o wełnę nie superwash, ostatnio, przypadkiem, będąc w Motkomani, trafiły na włóczkę Daisy. I to jest ta włóczka. Oczywiście wcześniej wspominałam o Gabul. Gabul ma w super włóczkę My Time Merino. Więc mamy nie superwasha Daisy, mamy nie superwasha My Time Merino od Gabul i mamy nie superwasha od Sandness Garn, czyli Sunday i Double Sunday. I trafiłam na tą włóczkę właśnie szukając nie superwasha. Zapytałam się, czy mam jakieś nie superwasha, no i się okazało, że Daisy już była. A słyszałam o niej tam, gdzieś tam napomknięto, że Daisy to jest taki nowy produkt. I mówię Wam, już go wypróbowałam i zaraz Wam pokażę. Dobra, słuchajcie, linki do kolorów, do tych włóczek, o których mówię, będziecie mieć w opisie. Zrobiłam sobie komin i nie wiem, czy kojarzycie taką firmę Buff, dla tych, którzy biegają i ogólnie próbują się ubrać ciepło na sportowo, na zewnątrz, to Buff jest chyba znany. Buff, nie wiem, kiedy ja odkryłam Buffa. Jakieś 10 lat temu chyba. Oni robili, słuchajcie, z bardzo cienkiej przędzy kominy takiej wielkości, cieniutkie, właśnie z wełny superwash. Oczywiście też były z syntetyków, ale były superwasha i to zapamiętam. I były merynosy, przepraszam, nie superwasha, tylko merynosy. Ja to zapamiętałam i słuchajcie, nosiłam takie kominy. Uznałam je za mega funkcjonalne. Dlaczego? Dlatego, że były przede wszystkim cienkie i jednocześnie grzejące. I kiedy było gorąco, czyli jak już biegaliśmy, to ta wilgoć sobie szła i nie czuło się dyskomfortu, nie wiem, potu, wiecie, o co chodzi. Ci, co biegają, na pewno dobrze wiedzą. W każdym razie postanowiłam zrobić sobie swój komin. Taki, powiem Wam, najprostszy na świecie. Dlatego, że nie mam obecnie czasu na zrobienie bardziej skomplikowanych projektów, a chcę robić rzeczy według swojego jakby zamysłu. I zrobiłam sobie taki oto komin. W zasadzie ktoś powie, co to ma być, nie? Co to jest? A to jest mój komin. I teraz ten komin zrobiłam oczkami 1:1, tak jak zresztą czapkę, którą Wam pokazywałam w poprzednim vlogu. Oczkami 1:1, nabrałam metodą Long Tail Cast On, bardzo lubię tę metodę, uważam, że jest bardzo uniwersalna, wygląda bardzo ładnie. A drugą stronę zakończyłam elastycznym zamykaniem oczek, więc wykończenie jest bardzo ładne, elastyczne. I teraz tak, bufy nosi się na różne sposoby, bufy, czyli te kominy oryginalnie tamtej firmy. Nosi się właśnie, to są takie kominy. Je się nosi na taki sposób właśnie, że można sobie założyć na szyję. W jakimś momencie można sobie je założyć jako czapkę nawet, tak? Żeby sobie tam gdzieś tam można związać czy coś i nosić jako czapkę. Ja noszę w ten sposób, że sobie zawijam do środka i mam podwójną warstwę i sobie robię tak, tak, rozszerzam sobie na maksa i sobie, wiecie, zakładam. I na przykład, nie wiem, makijaż czy moje włosy dużo na tym nie cierpią, że ja sobie zakładam taki komin. I uważam to za mega, mega funkcjonalne, mega przydatne. A w momencie, kiedy jest już cieplej, to po prostu noszę sobie tak pojedynczo. Więc zachęcam Was w ogóle do robienia po raz kolejny bardzo prostych projektów, które są mega przydatne. Jeżeli myślicie jeszcze nad jakimiś prezentami, słuchajcie, w kolorze, no nie wiem, beżu, znaczy ja tu w ogóle robię drugi już. Robię drugi. To jest taki mój projekt, wiecie, jak czekam na mojego syna, jak jest na jakichś zajęciach i po prostu sobie dziergam w prosty sposób prawe, lewe oczko. Więc będę miała takie dwa kominy. Jeżeli myślicie nad szybkimi prezentami, które można bardzo szybko zrobić, to są niecałe dwa motki, tak? Czyli koszt motka jest chyba 18 zł, czyli za, powiedzmy, zaokrąglając nawet z kosztami przesyłki, za 50 zł zrobicie komin z merynosa nie superwasha, czyli takiego, który zachowuje się jak wełna normalnie,
który można prać również w 30 stopniach, nie ma problemu. Można wirować w pralce. I co jeszcze? I jest po prostu elastyczny, uniwersalny, jeśli chodzi o noszenie, można po prostu sobie zawinąć, można nawet, tak jak powiedziałam, potraktować jako czapkę, można schować łatwo, no po prostu same plusy dla mnie. Więc jeśli chodzi o takie proste projekty właśnie z włóczki Daisy. I Daisy, ona mi przypomina Double Sunday od Sandness Garn. Więc chyba tutaj, to jest, jaka to jest gramatura, zaraz Wam powiem. Ona ma 110 metrów w 50 gramach i chyba, nie wiem czy gabul, nie, kropa jest chyba z, nie jest z merynosa. Jeszcze muszę sprawdzić. Też na pewno bym chciała wypróbować kropę wool, bo to jest ciekawy pomysł w ogóle. Gratulacje! I jeśli chodzi o to, także mówię, kominy, czapki w ogóle z tego świetne, na szybko, na prezent, jeżeli naprawdę kogoś macie takiego, kto będzie nosił Wasze wyroby dziergane. Bo słuchajcie, a propos już przechodząc w prezenty, w angielskim słowniku jest takie piękne słowo dla osoby, dla której możemy coś udziergać. I ta osoba jest knitworthy. Knitworthy, czyli warta dziergania. Piękne słowo, prawda? No w polskim to jest podwójnie takie tam warta dziergania. A knitworthy to już wiecie, brzmi inaczej, prawda? I no trudno chyba znaleźć takie osoby. Moim zdaniem nasze dzieci są na pewno knitworthy, bo dla nich zawsze warto, ale reszta... Ci ludzie nie wiedzą po prostu, czym jest ta włóczka. Dlatego 2 lata temu zrobiłam projekt etykieta. I słuchajcie, 2 lata temu wymyśliłam coś takiego. To są etykietki prezentowe. Tutaj akurat mam bawełnę, ale wiecie o co chodzi. Kiedy dajecie prezent komuś, kto się w ogóle nie zna na wełnie, nie wie jak o nią dbać. I co to jest? No taka etykietka robi robotę. Możecie z drugiej strony napisać jak pielęgnować, ale ogólnie podlinkuję Wam na stronie crafting.pl, macie za darmo do pobrania wszystkie runa zwierzęce, możliwe chyba. Z roślinnych nie mam rami na pewno, ale no wiecie, to wszystko się tak rozwija, że po prostu nie nadążam. No ale dla tych takich najpopularniejszych włókien te etykietki są. I jeżeli macie kogoś knitworthy z Waszych znajomych, rodziny, to jak najbardziej podarowanie udziergu z etykietką stylową jest super i robi fajny efekt. Dobra, słuchajcie, chciałabym teraz przejść do rozdania, ponieważ nie wiem, ile będę jeszcze mogła nagrywać. Muszę się trochę śpieszyć, a jeszcze mam trochę tematów do poruszenia, więc żeby po prostu nie spalić tego vloga, od razu przechodzę do rozdania. Dzisiejszym tematem jest merynos. Moja bardzo ukochana owieczka. Ukochana, jeśli chodzi o włókno. Ilustrację, tą akwarelę muszę znaleźć, ona gdzieś tam w moich rysunkach i obrazkach sobie leży. Stworzyłam jeszcze zanim urodził się mój syn, to było, nie wiem, z 6-7 lat temu może. I postanowiłam właśnie zrobić sobie taki notatnik kropkowy. Notatnik kropkowy, który, dla tych, którzy nie wiedzą, którego zawartością są kropki. Dot journal trochę może. Tak to się nazywa. W którym można robić swobodnie sobie notatki. No i ja tego używam jako coś, co jest dla mnie właśnie tutaj są moje projekty, nad którymi obecnie pracuję. Te, których na razie nie mogę pokazać. Ale zobaczycie w przyszłym roku na pewno jakąś fajną publikację z tym związaną. Ja w ogóle to Wam pokażę, jak
robię jakieś rzędy albo okrążenia, to w zasadzie robiłam na takich skrawkach, gdzie pisałam sobie numer okrążenia i kiedy to okrążenie już zrobiłam, to robiłam kropeczkę. I powiedzmy, jak powtarzałam na przykład przy drugim rękawie, no to wtedy zrobiłam, że jak robię to okrążenie, to robię kółko, a potem skreślam. Wiecie, taki podwójny system śledzenia, w którym jestem rzędzie i czy go skończyłam. No więc do tego w zasadzie też służy mi ten notatnik. I ten notatnik, moi drodzy, jest nagrodą w rozdaniu. I to będą dwa notatniki. One będą nieco grubsze niż ten, bo ja pracuję na prototypie. Natomiast dla Was, kochani, będą dwa egzemplarze z takim moim projektem owieczki. Jest to akwarela autorska moja. Także coś bardzo wyjątkowego. Nigdzie tego nie kupicie, tylko u mnie. Do Waszych projektów na nowy rok. I teraz tak, długo myślałam, jakby to rozwiązać. Nie chcę się za bardzo wikłać, wiecie, w jakieś skomplikowane sprawy, więc każdy, kto chce wziąć udział w rozdaniu, pod tym filmem, na samym dole, w sekcji komentarzy, pisze rozdanie, dwukropek, i odpowiada na pytanie. Jaka jest jego ulubiona włóczka do dziergania? Może być to merynos, nie musi. Chodzi o to, żeby tak sobie, wiecie, popisać, co lubimy, z czego najczęściej dziergacie. Możecie opowiedzieć jakąś swoją historię właśnie związaną z jakąś ulubioną włóczką. Ogólnie ważne jest, żebyście przedtem napisali słowo rozdanie, bo wtedy będę wiedziała, że ten komentarz bierze udział w rozdaniu. Po jakimś czasie zastanawiam się właśnie, jaki czas dać. Myślę, że to będzie jakiś tydzień czasu od momentu publikacji tego vloga, więc na pewno w komentarzu będziecie wiedzieć, do kiedy dokładnie trwa rozdanie. I po tym czasie zrobię wybór dwóch osób. Słuchajcie, oczywiście YouTube i wszystkie inne platformy social media robią ograniczenia, jeśli chodzi o rozdanie. Na przykład, że nie można losować, To jest hazard, więc stwierdziłam po prostu, że wybiorę dwa komentarze. Absolutnie nie, jakby nie posiłkując się tym, że to ma być coś, co ma być wyjątkowo wymyślne. Nie chciałabym, żeby to tak wyglądało. Chciałabym raczej Wam dać takie pole do tego, żebyście mogli napisać rzeczywiście, jaka jest Wasza ulubiona włóczka. Możecie nawet napisać rozdanie i nie wiem, Eco Baby Brush, tak? To też będzie się liczyło do rozdania. Więc wśród Was wybiorę te dwie osoby. Nie powiem specjalnie wylos, tylko wybiorę. I te dwie osoby otrzymają właśnie takie notatniki kropkowe mojego autorstwa. A tutaj tego notatnika jest to, że on jest z numeracją stron i ze spisem treści. Czyli jeżeli na przykład na stronie 53 czy 52 będziecie pisać sobie o projekcie na przykład jakiejś czapki, to sobie w spisie treści będziecie mogli to napisać i będziecie mogli łatwo odnaleźć miejsce, gdzie piszecie na temat swojego projektu. Uważam to za mega fajną rzecz, dlatego że w zeszytach, jakich normalnych czy notatnikach, tego nie ma i ja po prostu wtedy wertuję te strony, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było, więc teraz już nie mam tego problemu i bardzo się z tego cieszę. O czym jeszcze dzisiaj chciałam z Wami pogadać? Aha, zapraszam Was do komentowania na temat Merino Superwasha i nie Superwasha. Wasze spojrzenie na tę sprawę może być zupełnie inne i dlatego tym bardziej warto, żebyście na ten temat pisali, ponieważ będziemy mogli poznać każdą stronę medalu. Wiadomo, że są rzeczy dobre dla jednych, niedobre dla innych, ale wiecie, najważniejsze to jest, jakby powiedziała, umiarkowanie we wszystkim. Więc nikogo tutaj nie negujemy, po prostu wyrażamy swoją opinię, bo każdy z nas ma prawo ją mieć. Ja wyraziłam swoją, jestem ciekawa Waszej opinii na ten temat. Dobra, jeśli chodzi o rozdanie, to już było. No więc teraz Wam opowiem o czymś, co mnie właśnie ostatnio tak, można powiedzieć, zblokowało, bo mój 5-latek niespodziewanie przyniósł mi prezent z kiosku. Nigdy tego nie robił do tej pory. Nigdy tego nie robił do tej pory.
i byłam w szoku. Przyniósł mi prezent w postaci gazetki. Robótki ekstra, zimowe stroiki, ozdoby choinkowe Diana, numer 5/2023, cena 8 zł. Ja ogólnie nie kupuję tych gazetek. Przede wszystkim dlatego, że średnio jakby... Moim zdaniem napisane są wzory i średnio tłumaczone. Są w ogóle napisane mega skrótami. Więc kiedy mój syn mi pokazał, że właśnie tutaj ten krasnoludek, nie? No i jeszcze może ten bałwanek. Ten bałwanek. No to z jednej strony się ucieszyłam, że dostałam taki piękny prezent. Ale z drugiej strony... No więc tak, słuchajcie, no co no, trzeba było robić? I jest gość. Zrobiłam go na podstawie opisu. Dosyć dobrze był napisany. Natomiast rzeczywiście musiałam czytać po kilka razy zdania, bo nie byłam pewna, czy dobrze. Dorobiłam mu buty, bo nie miał, bo to były takie zawieszki. No i jest taki sobie oto pan krasnal. Użyłam do niego dropsa safrana bawełnianego. Kolor podam w opisie, to jest 19. Jeszcze użyłam bieli i czerni. No i miałam jeszcze swoją barwioną bawełnę różową. I tak, taki oto gościu musiał powstać. Krasnal Hałabała, ja to nazywam. Bardzo mi się kojarzy z Hałabałą. Lata 90. domowe przedszkole, kto kojarzy? I drugi pan, bałwanek. Bałwanek jeszcze nie jest do końca skończony. I powiem Wam, że zrobiłam go już totalnie według swojego jakby wzoru. Spojrzałam na tamtego. Tamten bałwanek był zrobiony z włóczki szenila, czyli takiej bardzo miękkiej. Poliestrowa to jest chyba włóczka. Ja nie chciałam robić takiej. Zrobiłam z połączenia bawełny safran i Eco Baby Brushed w kolorze naturalnym. Więc jest taki mięciusio bałwankowaty. No i tutaj proszę bardzo, szaliczek, czapeczka, oczka, nosek. Jeszcze tylko rączek brakuje. Nie mogę się do nich zebrać. Nie wiem, po prostu ten grudzień, powiem Wam, jest taki pozbawiony bardzo energii z mojej strony. Nie wiem, to chyba dlatego, że za mało po prostu mam ruchu. I no projekty takie wydają mi się no trudne. W zasadzie, ale najważniejsze, że dziecko się cieszy, wiecie, jak to jest, co roku będzie wyjmowane na święta, w pobliżu świąt i będzie wesoło, będę sobie myślała, aha, zrobiłam go w 2023, wiecie, tam będzie czas mijał i będzie radocha. Wiecie, jak mój syn ma 5 lat, no to on się teraz w ogóle cieszy tak tymi wszystkimi zabawkami, bawi się nimi, te akcesoria w ogóle się wykorzystuje do innych zabawek i to jest super. I tak wiecie, co roku będę wyciągać i będę sobie myśleć, że zrobiłam go jak miałeś 5 lat i w ogóle, a za 5 lat będę sobie po prostu myśleć tak, wiesz, kiedyś to lubiłeś się nie bawić, a teraz tylko gry i gry i gry. Także no cieszę się z tego, że jest jeszcze po prostu dzieckiem, a dzieci lubią takie zabawki, mimo że się dorosłym kurczę nie chce robić czasami. No, projekty mnie zblokowały te dwa. Ale słuchajcie, święta są dla dzieci. Dobra, słuchajcie, mam jeszcze kilka tematów. Kilka? Nie wiem, czy zdążę. Na pewno chciałabym Wam pokazać coś, co upolowałam ostatnio, wchodząc na szybkiego do lumpeksu i wychodząc z czymś. Upolowałam nowe ubranie. Lis Clairbone marka. I to jest taka mega bawełniana, dziergana kamizelka. W przepięknym w ogóle wzorze warkoczowym. Nazywa się Navy Maneuvers, czyli manewry morskie. Czyli co, że statek płynie tu, tak ja sobie to widzę. No i słuchajcie, ja tego nie będę nosić jako kamizelki. Ja, jeśli idę do lumpeksu, to głównie patrzę na rzeczy jak na materiał.
I dla mnie to będzie, słuchajcie, spódnica. I w jednym z kolejnych vlogów zobaczycie, jak to widzę, bo jest dużo materiału, fajnie będę mogła sobie zrobić coś fajnego. Ta kamizelka może być dla Was też taką inspiracją, jak można ugryźć w ogóle kable, znaczy warkocze. Mi się to mega podoba. I tak jak mówię, chcę sobie zrobić z tego po prostu spódnicę bawełnianą, 100% bawełna, w stylu właśnie warkoczy. Bardzo, bardzo mi się to podoba. I kurczę, nowa rzecz w zasadzie. Warto chodzić do lumpeksu, naprawdę warto. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy wychodzicie do lumpeksów kupować wełniane rzeczy, albo właśnie takie, bo to nie było wełniane, tylko bawełniane, ale w stylu właśnie takim mocno dzierganym. I co? Mam nadzieję, że w święta będziecie mieli czas na dzierganie, bo wśród moich w ogóle obserwatorów pojawili się mężczyźni. Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście. W ogóle bardzo dużo Was przybyło. Jestem z tego powodu mega w ogóle szczęśliwa, że mogę mówić do takiego dosyć już sporego grona osób, bo jest już ponad 1000 subskrypcji. I mam nadzieję, że będziecie wpadać do mnie, bo jeszcze mam dużo do powiedzenia, dużo naprawdę rzeczy. Nie wiem, w zasadzie jak się zmieścić z tym wszystkim w tych vlogach. No myślałam po prostu, że będę robić jeden vlog na 2 tygodnie, ale wychodzi tak, że no wiecie, po prostu przychodzą jakieś infekcje, jakieś doły związane z pogodą, gdzie się nic po prostu nie chce robić. No i co? I po prostu byle do wiosny, byle do dni, kiedy dłużej jest jasno, jest słońce, witamina D i tak dalej. Spokojnych świąt przede wszystkim Wam życzę, śnieżnych. I co? Do zobaczenia następnym razem, być może jeszcze przed Sylwestrem. Pa, pa! Słuchajcie, jeszcze mi się przypomniało, że przecież ja mam świąteczne wydanie magazynu Crafting sprzed paru lat, gdzie jest wciąż aktualny, będzie aktualny całe moje życie, przepis na suchą porcelanę. Ja go tu sobie tak szybko wydrukowałam, ale na końcu filmu zobaczycie, jak te gwiazdki wyglądają. Jest to świetny przepis na ozdoby zewnętrzne. Dlatego, że jeżeli macie ogród albo w ogóle na Waszym osiedlu są jakieś ładne tuje, choinki i na święta miło jest to przyozdobić, to właśnie z suchej porcelany wycinane właśnie takie gwiazdki no są po prostu świetnym rozwiązaniem. I one przetrwają lata. Więc bardzo Was zachęcam do zajrzenia właśnie do opisu, tam będzie link do tego magazynu. I na jednej ze stron jest właśnie przepis na suchą porcelanę. Także a propos tego craftingu z dawnych czasów moich, wciąż aktualna sprawa. Dobra, żegnam się z Wami, to tyle na dzisiaj. Było mi bardzo miło Was gościć w moim studiu w Gdańsku. Do zobaczenia, wesołych świąt. Pa, pa!